Cześć, witajcie. Jan Pasiński, Piwna Kompania. No i cóż, jak widzieliście, dzisiaj zaczynamy ciekawie. Ciekawie, a mianowicie, słuchajcie, pojedynek gigantów, pojedynek na szczycie. Słuchajcie, tak jakby Michalczewski walczył z Pudzianem. Tylko, no nie wiem, który byłby Michalczewskim, który Pudzianem, ale no pojedynek gigantów, a mianowicie koncernowe krafty, czyli koncernowe IPA. Szranki staje, tak, słuchajcie, książęce, czyli arcyksiąże, IPA oraz, nie, to jest arcyksiąże, a to jest pewnie książę, to jest książę, a to jest arcyksiąże sesyjny IPA i książę IPA. Słuchajcie, co my tu mamy? BLG, żywca 12, objętość alkoholu 5%. Co jest ciekawe, że nie wyszukałem, słuchajcie, informacji, jakie chmiele zostały użyte, tylko słody jęczmienny, ekstrakt z chmielu i chmiel. Okej, okay, ekstrakt chmielu. Napisane jest, że tutaj chmielone na zimno z nutą egzotycznych owoców pochodzących z amerykańskich chmieli. No to się przekonamy zaraz, czy nie kłamią. A tu książęce IPA. Mamy 6 odmian chmielu dla wyraźnej goryczki i intensywnego aromatu chmielowego z nutami cytrusów i owoców tropikalnych. Goryczka 35 IBU, alkohol 5,4%, ekstrakt 13%, czyli delikatnie mocniejsze. Zobaczymy, czy będzie to jakoś wyczuwalne. Jeżeli chodzi o skład, tu jest więcej. Proszę, kompania piwowarska się przyznaje do paru rzeczy. A mianowicie, słody jęczmienne typu Pale Ale, jasny pilzeński, chmiel goryczkowy, chmiele aromatyczne, odmian Citra, Mosaic, Cascade, Senecial, Azaka, Pecco, wyciąg z chmielu. Co jest w ogóle ciekawe, nie piłem jeszcze ani tego, bo to dostałem dzięki Jakubkowi, czyli Jakubek, piwa, dzięki za tego, za info, a książęce także nie piłem wcześniej, dorwałem ostatnio w pierwszej Pawle, stwierdziłem, że może akurat uda mi się znaleźć żywca i zrobimy porównanie, także dzisiaj jedziemy, rozpoczynamy temat. Nie ukrywam, zobaczymy jak wyjdzie i zobaczcie po ilu latach kompania piwowarska się skapnęła, że może warto jednak zrobić coś takiego bardziej udającego craft. Przypuszczam, że to będzie udawać craft, ale też swoją drogą, co jest ciekawe, że jednak, zobaczcie, można się zastanowić jedną stronę, czy to browary craftowe w tym momencie wyznaczają trendy, czy może jednak browary craftowe próbują w pewien sposób dogonić pewny styl. Chodzi mi o dogonić wielkości, wiadomo, że to jest niemożliwe w tym momencie, ale jakby dogonić w tej takiej docieraniu, wyznaczaniu po prostu jakichś tam możliwości dostania z dostępnością, bo teraz krafty bardzo mocno walczą właśnie o tą dostępność, żeby docierać pod szczechy. A tymczasem, proszę, koncerny wypuszczają coś, czym się specjalizują krafty. W ogóle ciekaw jestem, czy w sklepach specjalistycznych można by je dostać, szczerze mówiąc nie widziałem. Także zobaczymy. No dobra, no to wpierw może dobra, miałem pierwszego książęcego, lecimy z książęcym. Zobaczymy zaraz tutaj, będę porównywał. Nalejemy. O, barwa jak to w przypadku w sumie książęcego, chyba nie spodziewałem się czegoś innego, ale jest ordynarnie słonkowe i przezroczyste, naprawdę. Ordynarnie. Piana, no duża w tym wypadku, ale no, no jeżeli chodzi o wygląd, to w tym momencie książęce nie zachęcam. Zobaczmy jak żywiec się w tym momencie tutaj spisze. Dziwne, że żywiec nie dał jakichś takich informacji, no trochę mnie to zdziwiło, mogli chociażby jakieś tam słowo szepnąć. No dobra, jak żywiec? No żywiec lepiej się prezentuje. Dobra, wezmę sobie, że zapamiętać na pewno, lewa ręka, czyli wasza prawa książęce, moja prawa, czyli wasza lewa żywiec. No więc tak jak mówiłem, książęce przezroczyste, wygląda jak typowy tyskacz nalany do szkła, no na razie niczym nie powala. Za to żywiec już zdecydowanie lepiej, słuchajcie. Lekka mgiełka, piana, no także spora, nawet większa, drobnopęcherzykowa, biała, tutaj się wiele nie różni, ale wygląd bardziej taki, no pomarańczowy, może nie pomarańczowy, ale taki bardziej po prostu lekko zachodzące słońce, dziś letniej, godzina 17, tak bym to nazwał. No i nieprzezroczyste, także na pewno to wygląda fajnie, lepiej, ciekawie. A jak chodzi o aromat, słuchajcie, jakieś porównanie. No nie wiem, no ten książęcy nawet jakoś w miarę pachnie. Pachnie faktycznie nieco tak chmielami amerykańskimi, naprawdę, nie jest to wyczuwalne. Poza tym jest ta nutka taka typowo słodowo-goryczkowa, jak tam to nazwę, taka no, koncernowa, tyskowa, tyskaczowa. Ale aromat, tak czy siak są wyczuwalne w miarę te amerykańskie chmiele. Taki nie za duży, ale jednak tropik jest. Także to całkiem spore zaskoczenie, naprawdę.
Żywiec jest pod tej piany, kurczę, trochę cienką, nie czuć za dużo. Mogłaby się piana ulatnić, bo naprawdę dosyć mocno tutaj gasi wszystkie aromaty, także może poczekam chwilę, aż opadnie to pierwszy łyczek książęcego. Okej. Bardzo specyficzne w tym momencie, muszę przyznać, bo faktycznie ma coś z Ameryki, ma coś z chmieli amerykańskich, ale wydaje się to tak mniej więcej jakby było wrzucone po prostu do kotła 30 gramów jakiegoś chmielu faktycznie i rozcieńczone tysiącami litrów wody. Może nie tysiącami, ale po prostu jakimś, nie wiem, 0,5 tysiąca litrów wody, bo goryczka jest nie za duża, wyczuwana. Amerykański chmieli posmak także się tutaj znajdzie, ale poza tym i właśnie w aromacie zaczyna to wychodzić taka typowa, słodowa, koncernowa woń, taka trochę męcząca. W smaku było to wyczuwane właśnie. No jest taka słodycz, taka typowo koncernowa, no niezbyt przyjemna, taka trochę skarpeciana może. Może coś ten deseń. Chociaż no, w porównaniu do innych książęcych to jest wybijać na plus. To na pewno, bez dwóch zdań. Ale aromat trochę też się już zmienia. A w żywcu? Kurczę, no ta piana po prostu mi tutaj naprawdę wiele blokuje. Weźmy łyka. O, jest goryczka. Pojawiła się goryczka. Jest większa na pewno niż w książęcym. Goryczka taka po chwili dopiero przechodząca. Długo trzymająca nawet, bo teraz cały czas czuję. Nie jest jakaś oczywiście olbrzymia, ale jednak jest zdecydowanie bardziej przypominająca tą znaną z kraftowych piw, taką goryczkę. No i wygląd cały czas zachęca. Chociaż aromatu jako tako nie czuć, muszę przyznać. No nie wiem, spod tej piany praktycznie nic się tutaj nie uwalnia. Naprawdę, jest aż bieda trochę. Może przeleję zaraz do innego szufladu, żeby porównać bardziej delikatnie, żeby było bez piany. No czekajcie. No, smak jest lekko chmielowy. Bardziej goryczka po prostu nachodzi. To przypomina krafty. Ale mimo wszystko, nie wiem, mam wrażenie, aromat, szczerze mówiąc, aromat w tej chwili, może przez tą pianę, co zaraz sprawdzę, przypomina, słuchajcie, jakby to był zmęczony, wytarty ręcznik właśnie takiego pudziana po gali boksowej. Także boksu. No, szału nie ma, powiedziałbym. Jeżeli chodzi nawet, są pewne nuty odrzucające, także no, nie porywa w żaden sposób. A smak? Mam wrażenie, że jest trochę ubogi. Jest słodowy. Mam wrażenie, że jest bardziej teoretycznie książęcy i ma jedną belgię więcej, ale tu czuć jakby więcej tego ciała. Czuć więcej tej jakby słodowości w tym momencie. Trochę Ameryki, ale nie za dużo. Momencik. Okej. Teraz w książęcu się pojawiła jeszcze taka nieciekawa nuta jakby lekkiej metaliczności. Trochę jakby DMS-u może. Dobra, także książęce zmienia się niestety na minus. Po dłuższej chwili, może też ogrzewaniu po dłoni, w dłoni po prostu. Aromat się utrzymuje. Aromat się utrzymuje nadal taki bardziej amerykański, ale smakowo dosyć ubogi w pewien sposób. Jest tam to wyczuwalne, ale mimo wszystko to wszystko jest takie no, rozpuszczalne, rozpuszczone dosyć. W żywcu jest tego ciała jakby więcej, tej słodowości, takiego poczucia, że coś tutaj jest, to bardziej konkretne piwo, mimo niższego delikatnie Belgię. O, teraz poczułem amerykański chmiel. Coś na kształt jakby mozaika. Trochę jakby takiego tropiku gdzieś może. Słuchajcie, to nie jest tropik a la Azja, ale to jest tropik, nazwijmy to Bułgaria, taki europejski tropik. Bułgaria gdzieś tam, złote piaski, coś ten deseń. No także. Ale dobra, momencik. Chwila, wracam, przeleję do innego szuka, żeby aromat poczuć. Ok, jestem. Słuchajcie, delikatnie przeleję, bo aż mi się nie chce wierzyć, że nic nie czuć. Naprawdę, no. Jestem w dużym szoku, mówiąc kolokwialnie i szczerze. A tutaj też niewiele więcej czuć. Naprawdę, aromat jest bardzo ubogi. Jest taki bardzo niemrawy, jest taki
niewidoczny, naprawdę pachnie jak spocony ręcznik pudziana. Także no, gdzieś tam majaczy gdzieś tam bardzo w tle po prostu jakaś taka jasna myśl pod tytułem o, amerykański śmiet damy także na aromat. Trochę jakby o tym zapomnieli, bo no, nie czuć tego, muszę przyznać. Trochę to ubogi aromat, za to w książęcym jest zdecydowanie lepszy aromat, ale smak jest lepszy w żywcu, aniżeli w książęcym. Tak można by to podsumować. Także jakby to jakoś złączyć, połączyć w całość, może by coś z tego wyszło. Może jakaś kooperacja, słuchajcie. Kooperacja żywca i kompanii, żeby stworzyć jedno dobre piwo. Ale już, dobra, żywiec ma więcej w miarę dobrych i ciekawych piw. Także jest tak czy jak lepiej, ale no nie, no jest... Mówię, czuć więcej słodowości, chociaż teraz na przykład tutaj pijąc poczułem taki trochę aromat jakby mokrego kartonu, poważnie. No więc podsumowując, może zmierzając jednak ku końcowi, chyba noszę wrażenie, że mimo wszystko, tak jak przed chwilą powiedziałem, książęce fajny aromat, smak słaby, za to żywiec słaby aromat, naprawdę słaby aromat, ale za to smak całkiem no w miarę udany. Jak na koncern, który próbuje zrobić coś udać kraftowego. Mimo wszystko, no ciekawe próby. W jakiś tam sposób, no jakby nie patrzeć, w końcu koncerny, głównie książęce, zauważyło, że no, tyskie kompania piwarska, że coś się zaczęło dziać innego na scenie, a nie tylko pilsy, lagery, etc. Także no, w miarę na plus, co może być spoko. Jeżeli tu trafi faktycznie po jakąś tam szeroką dostępność, słuchajcie, na pustyni i rak rybą, także w pewnym momencie może się okazać, że jakaś tam jest to opcja do wyboru. Ciekawa. No także chyba z takim wnioskiem was mogę zostawić. Nie wiem, czy macie takie same odczucie, jakieś inne. Czy było dla was jakieś w miarę udane, że to było beznadziejne, to było lepsze, może już dostaliście, piliście, bo z dostępnością na razie tak dosyć ciężko, dopiero się pojawia. Trochę mnie żywiec zawiódł, oczekiwałem od niego więcej, po prostu, zwłaszcza po aromacie. Smak lepszy, na pewno. I ta goryczka w miarę powracająca, także to na plus. Aromat teraz dopiero po chwili zaczyna mi przypominać trochę też właśnie taki mozaika. Trochę limonki, trochę jakichś takich tropików. No coś jest, teraz dopiero po chwili, słuchajcie, prawie 13 minuta już mija. Dopiero teraz trochę czuć, także coś tam się pojawia, coś tam majaczy, ale mimo wszystko mogłoby być tego więcej. Żywcu, masz szansę to jakoś tam jeszcze naprawić. Po kompanii piwowarskiej jeszcze tak się tego nie spodziewam, ale aż teraz ten aromat jest taki bardziej jakby perfumowany. No nie wiem, no słuchajcie, to wciąż są koncerny, tak? Nie oszukujmy się, ale coś tam się zmieniło, recenzja zrobiona, wystawiona, moja opinia. Ciekaw jestem, czy tak samo myślicie, czy inaczej, czy ma smakowało, podeszło. Dzielcie się opiniami, subskrybujcie, oglądajcie, trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!